Wszystkim witam was bardzo serdecznie z tej strony Vatan, a to jest niestety ostatni odcinek z tej serii, a tak naprawdę takie podsumowanie i wyjaśnienie, dlaczego poddałem się i dlaczego wygrał Lukas. Czy to, że Lukas wygra, to już było pewne od kilku dobrych odcinków albo od początku, bo za dużo błędów robiłem na początku. No ale właśnie, dlaczego się poddałem i co nawet nie zmontuję tego ostatniego odcinka, ponieważ przez pierwsze pół godziny odcinka, jak nie więcej, praktycznie tylko nic nie mówiłem, tylko siedziałem, czekałem, aż odbuduje mi się moja flota, moje wojsko. Po prostu stanę na nogi i na sam koniec chciałem właśnie jeszcze zaatakować Papal State i Portugalię łącznie. Atakując Papal State, ponieważ nie mogłem po prostu Portugalii zaatakować tak, jak miałem plan, żeby zrobić Unię, ponieważ Lukas dał jej tam gwarancję niepodległości. Więc no to niestety to odpadało. Zaatakowałem Papal State. Kupiłem się na Portugalii, chciałem ją szybko właśnie podbić, szybko wypisować ją z wojny. Może coś zabrać lub po prostu zerwać znowu sojusz z Lukasem. W sumie nie wiedziałem, czy da się gwarancję zerwać, ale tam chyba pisało, że można sojusz i gwarancję i gwarancję było napisane, ale potem jak zerwałem to, pisując, to jednak gwarancja nie zeszła. Czyli się na przykład dowiedziałem tego, że nie da się gwarancji zerwać. No ale mniejsza o to. No i po prostu w momencie, kiedy ja się skupiałem na Portugalii, to po prostu podbił mi całe Włochy. Ale ja no, nie przejmowałem się tym, no bo wiadomo, podbiję Portugalię, wycofam całe wojsko do Włoch i po prostu to odbiję bez problemu. No ale niestety, w momencie kiedy ja kończyłem już Portugalię, Lukas dołączył do tej wojny, po stronie Papal State'u. No i ja wtedy też zrobiłem błąd, ponieważ mogłem od razu spisywać z Papal State'em, jak miałem jeszcze warscora za Portugalię, a ja zrobiłem błąd, bo spisywałem z Portugalią osobno. Przez to miałem dużo warscora na minusie, przez co bym musiał oddać Papal State'owi swoje ziemię we Włoszech, lub po prostu walczyć z Lukasem, ale to wiadomo, jakby się skończyło, widząc ostatni odcinek. Więc po prostu, no, znów mi flotę Lukas zniszczył, wpłynął chyba na Morze Śródziemnomorskie i tam po prostu mi swoimi ciężkimi statkami moje galery i chyba też kilka ciężkich statków zniszczył. Uznałem, że no po prostu w tym momencie on będzie mnie po prostu cisnął, no może nie, że co odcinek, ale co coraz bardziej, coraz więcej tracę. Po prostu on zbyt dobrze rozbudował tą Anglię, a ja zbyt dużo zrobiłem błędów. No bo też mój poziom gry w tę Europkę w tej serii był naprawdę niski, bardzo, bardzo, ale to bardzo niski. I dlatego też uznałem, że po prostu kończę tą serię. Są jeszcze dodatkowe powody, jak na przykład to, że w piątek wychodzą Borderlands 3 i ja się praktycznie kompletnie skupię na tej grze i na streamowaniu jej na Twitchu. Dlatego też odchodzę, raczej zrobię przerwę od YouTube'a i ogólnie no ja się nie bawiłem za dobrze w Europce. Muszę to przyznać, no ta gra mnie znów zaczęła nudzić. I po prostu no bym musiał nagrywać na siłę. A to nigdy nie jest dobre, jeżeli nagrywa na siłę. No ja to nie robię dla... YouTube to nie jest moje źródło utrzymania, to jest bardziej moje hobby. A jeżeli źle się bawię przy swoim hobby, no to chyba coś jest nie tak, co nie? Więc po prostu uznałem, że ja się poddam w tej serii i tyle. Co prawda mogłem pociągnąć troszeczkę dłużej, żeby Lukas tam mógł sobie właśnie jakieś wojny jeszcze porobić ze mną. Ale jak mówię, no ja się źle bawiłem już, więc uznałem, że nie ma sensu. Chociaż miałem już sojusz z Rosją i Otomanami, ale niestety oba te kraje były zadłużone, więc prawdopodobnie tak Lukas jakoś by tak wypowiedział wojnę, żeby one nie doszły, albo po prostu by nie chciały te kraje dołączyć po mojej stronie. Czy dało się to wygrać z mojej strony? To znaczy tak. Moje państwo mogło to wygrać, ale nie jak ja nim steruję. Bo nawet Lukas tam zażartował, że teraz zmiana państwami i on pokaże, że można to wygrać. Ja mu wierzę, on by to wygrał bez problemu prawdopodobnie. Tym bardziej mając ten sojusz z Otomanami i Rosjanami. Ale po prostu no, ja bym nie dał rady, ponieważ mój skill jest zbyt słaby w tą grę. Dlatego też przez dłuższy czas prawdopodobnie nic nie będę z Europy nagrywał, bo tak jak mówiłem, już mnie nie bawi za bardzo ta gra. A dla ludzi, którzy są tylko dla Europy na tym kanale albo dla strategii, przepraszam was, ale tak jak mówiłem, to jest tylko moje hobby i nagrywam to, na co mam ochotę. A teraz będą to Borderlands 3 i to będzie właśnie na Twitchu. Jeszcze nie wiem, czy otworzę osobny kanał pod Borderlands 3, jeśli będę coś chciał z nich nagrywać na YouTube'a, czy po prostu będę wrócił na ten kanał, zobaczę. Jeżeli zrobię nowy kanał, no to na tym kanale będzie dłuższa przerwa, a jeżeli będę wrzucał na ten kanał, no to wiadomo, będzie ten kanał działał, no ale niestety będzie to kompletnie zmienione.
odejdę od strategii, po prostu skupię się na czym innym. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Przepraszam, że mi się nie udało? Przepraszam, że tak słabo grałem? Mam nadzieję, że... Znaczy tak, powiem jeszcze tak. Dla tych, którzy rozumieją moją decyzję, dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś coś nagram na ten kanał, co wam się spodoba i co będziecie chcieli oglądać. A dla tych, którzy, nie wiem, nie sądzę, że będzie ktoś mnie chciał wyzywać, no ale jakby ktoś mnie chciał wyzywać, to pamiętajcie, że tak jak mówiłem, YouTube to jest tylko moje hobby, a nie źródło utrzymania. Ja to robię dla zabawy, zawsze to robiłem dla zabawy, więc tyle, no co. Kto chce, to z nocy z czwartku na piątek wychodzi o północy chyba, jeśli dobrze pamiętam, Borderlands 3 i ja wtedy na pewno od razu odpalam streama, prawdopodobnie nockę robię, mam urlop przez cały tydzień, więc będzie po prostu jeden stream za drugim, więc w razie czego tam gdzieś w opisie będziecie widzieć mój kanał Twitcha, więc was zapraszam. Czy się na YouTube coś będzie pojawiało, to się zobaczy, ale to jak się będzie pojawiało, to wiadomo, ilowo nie ze strategii. I to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia, mam nadzieję, że na Twitchu, albo może kiedyś na YouTube jeszcze.